Proszę bardzo. Proszę pana. Ja mam pytanie odnośnie, słyszycie właśnie o tych wszystkich, tylko jakieś słowa teraz, roszczeniach ze strony żydowskiej, my w stosunku do Niemiec. Ja mam pytanie, bo mieszkamy jednak na takim, w rejonie byłych Niemiec. Dolny Śląsk był polski w przeciągu całej historii naszej, 200 lat należał do Polski z tego, co pamiętam. I czy możemy się obawiać, jak pan myśli, czy możemy się obawiać w najbliższym jakimś czasie właśnie roszczeń niemieckich o nasz Dolny Śląsk, czy o całą tą zachodnią część Polski? Na razie z Niemcami mamy podpisany traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, którym to a wcześniej jeszcze w 1970 roku Republika Federalna Niemiec zawarła z Polską traktat graniczny. Willy Brandt, kanclerz, przyjechał do Warszawy i podpisał ten traktat graniczny, w którym to Republika Federalna Niemiec uznała granicę na Odrze i Nysie. Więc mamy takie tutaj zabezpieczenia traktatowe. Nie wiem, co pan rozumie przez w najbliższym czasie, bo to jest pojęcie rozciągliwe, ale powiedzmy mniejsza o to. Musimy pamiętać, że te gwarancje traktatowe nie mają charakteru ponadczasowego, ani absolutnego, dlatego że w dyplomacji, w ogóle w stosunkach międzynarodowych obowiązuje klauzula rebus sic stantibus, to znaczy dopóki rzeczy tak się układają. Jak się rzeczy ułożą inaczej, to wtedy już tam przechodzimy do porządku nad tymi solennymi gwarancjami i tak dalej. Nie wiem, kiedy rzeczy się mogą ułożyć inaczej. Niemcy zostawiły sobie dwie takie furtki, które by im umożliwiały obejście tych gwarancji. Pierwsza furtka to są stosunki własnościowe na tych obszarach. Myśmy próbowali to załatwić w 1997 roku, wydając ustawę, i taka ustawa wyszła, polegająca na zamianie użytkowań wieczystych na prawo własności. Bo tutaj dominuje prawo użytkowania wieczystego, a właścicielem jest państwo, czy tam samorządy terytorialne. Natomiast Niemcy mają księgi wieczyste. I taka ustawa została uchwalona we wrześniu 1997 roku. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrą stronę, ale Urząd Gminy w Namysłowie zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Otóż w 1990 roku nastąpiła tak zwana komunalizacja mienia państwowego. Część mienia państwowego została przydzielona na własność gminom, czyli samorządom gminnym, i to się nazywało komunalizacją mienia. I Urząd Gminy w Namysłowie na to się powołał, że Sejm, owszem, może tak w ten sposób rozporządzić, ale własnością państwową, a nie własnością samorządów terytorialnych. I Trybunał Konstytucyjny podzielił tę argumentację i tę ustawę uchylił jako sprzeczną z Konstytucją, z konstytucyjną zasadą ochrony własności. Więc tak ta sprawa wygląda. Drugim takim, zmiana stosunków własnościowych, dlatego stanowisko rządu niemieckiego jest takie, że Niemcy mogą uznać granicę, okej, to w porządku, natomiast rząd niemiecki nie ma prawa się wypowiadać na temat własności obywateli niemieckich, bo to nie jest jego sprawa. W związku z tym powiernictwo pruskie może działać z błogosławieństwem każdego kanclerza i tak właśnie jest, pani Eryka Steinbach i tak dalej. Więc to jest ta jedna furtka. Byłem nie tak dawno tam na środkowym Pomorzu i tam koło Słupska jest taka miejscowość Swołów. To jest taki skansen, ale zamieszkały. I przed każdą zagrodą
jest taka tablica opatrzona logo Unii Europejskiej, czyli te 12 gwiazd symbolizujących 12 pokoleń Izraela. No tak, przecież to jest, to oznacza. Tam mówią, że to jest wizja tej Matki Bożej, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Tak mówi Apokalipsa świętego Jana, ale co święty Jan miał na myśli, że taki wieniec niewieście? No 12 pokoleń Izraela, no nic innego, niczym innym nie można tego wytłumaczyć, więc to jasne. I na tym właśnie, w tym Swobowie, na każdej z tej tablicy była napisana historia tej zagrody. Kto ją zbudował potem, kto tam był następnym właścicielem, kiedy się spaliła stodoła, kto tam ją odbudował, tę stodołę. I taka cała historia. Jest kolejni właściciele, są wymienieni z imienia i nazwiska, a na końcu jest taka notacja. Obecnie ta zagroda znajduje się w posiadaniu rodziny Ptaszyńskich. Ptaszyńscy nie są właścicielami, tylko są posiadaczami. No i to jest ta sprawa nierozwiązana. Drugim takim czynnikiem, taką furtką, jaką Niemcy sobie zostawiły jako kierownik polityczny Unii Europejskiej, jest polityka regionalizacji. Że tu, no, tu Platforma Obywatelska niedawno tam ogłosiła taki pomysł, żeby właśnie decentralizować państwo, że każde samorząd wojewódzki może prowadzić nawet stosunki z zagranicą, czyli uprawiać politykę międzynarodową. To zresztą nawet się zgadza z taką niedyskrecją wypowiedzianą przez pana doktora Jerzego Gorzlika, który jest przywódcą ruchu Autonomii Śląska, który powiedział w telewizji kiedyś, szczerze chyba, że w roku 2020 Polska będzie państwem federalnym, a więc nastąpi zmiana ustroju z państwa unitarnego na państwo federalne. Coś tam może musiał wiedzieć, albo tak się wychlapnął niedyskretnie. Więc polityka regionalizacji, jaki skutek może odnieść, jeśli by do tego doszło? Ano na przykład tutaj część obywateli z różnych powodów inspirowana, różnymi motywami, mogłaby przeprowadzić plebiscyt. Nie zmiany przynależności państw, tylko do której stolicy wygodniej jest im podatki odprowadzać. A tak na przykład w Niemczech są mniejsze, a tu są większe, więc wolimy odprowadzać do Berlina. No i tak by ten plebiscyt zdecydował. Jeśli by taka autonomia była, odprowadzamy do Berlina, w porządku, ale Berlin, zbierając podatki z tego obszaru, zaciągnąłby pewne zobowiązania. Musiałby roztoczyć nad tym obszarem swoją ochronę wojskową, policyjną i sądową, czyli przejąłby de facto uprawnienia władzy państwowej. Takie są konsekwencje polityki, czy mogą być konsekwencje polityki regionalizacji. Jeśli chodzi o reparacje wojenne od Niemiec, moim zdaniem to jest takie propagandowe bicie piany. Dlatego, że warto przypomnieć, jaka jest historia tej sprawy. Otóż w 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane, bo Hitler się zastrzelił, a rządu admirała Dönitza nikt nie uznawał. Niemcy zostały podzielone na strefy okupacyjne i o sprawach niemieckich decydowała konferencja w Poczdamie. I konferencja w Poczdamie zdecydowała również o reparacjach. Polska dostała przydział reparacji wojennych od Niemiec z sowieckiej strefy okupacyjnej, która potem w 1949 roku została NRD. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z Polską, jak to mówią, po bratersku. Czyli nic nam nie dawali, w zamian za to zażyczyli sobie możliwość wybierania górnośląskiego węgla za darmo. Że on tutaj... No i dopóki Stalin żył, to nikt się nie odważał tego podważać. Ale kiedy w marcu 1953 roku Stalin umarł, jak już się wszyscy przekonali, że naprawdę umarł,
no to wtedy rząd polski ówczesny powiedział, to już my nie chcemy tych reparacji, ale wy tylko się zobowiążcie, że nie będziecie tego węgla górnośląskiego tam wybierać. Rosjanie to obiecali, przestali to dopiero robić w 1956 roku. Ale stanowisko, w związku z tym stanowisko rządu niemieckiego jest takie, że Niemcy reparacje wypłaciły zgodnie z dyspozycją konferencji w Poznaniu. A jakie były rozliczenia między Polską i Sowietami, to ich nie obchodzi. To ich nie obchodzi. I dlatego proszę zwrócić uwagę, że w mediach się bije pianę na ten temat. Ale gdyby rzeczywiście rząd serio to traktował, to już dawno pani premier Beata Szydło wystąpiła z odpowiednią notą do rządu niemieckiego. Bo tak się te sprawy załatwia. No na razie nie pan poseł Mularczyk, który tam chodzi po telewizjach i opowiada, co to on tu będzie robił, prawda? Bo to jest tak, no to blaga. Albo pan Morawiecki na przykład powinien taką notę, albo pan minister Czaputowicz, ale sam widziałem w telewizji rządowej konferencję prasową ministra Czaputowicza ze swoim niemieckim odpowiednikiem. I pan minister Czaputowicz w obecności tego niemieckiego ministra spraw zagranicznych powiedział, że kwestia reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. No, jak nie istnieje, to nie istnieje. Są ludzie, którzy uważają tak, Żydzi chcą od nas tutaj pieniądze, to my im obiecajmy, że my im wypłacimy, jak dostaniemy reparacje od Niemiec. Jest to moim zdaniem bardzo niemądre posunięcie. Dlatego, że wtedy za darmo dalibyśmy Żydom to, co najbardziej im jest potrzebne, to znaczy uznalibyśmy zasadność tych roszczeń. Że owszem, no wam się należy, ale my na razie nie mamy pieniędzy, jak nam Niemcy dadzą, to my nie wolno tego robić, nie wolno tego zrobić za żadne skarby. Dlatego to, no właśnie, to są takie sprawy trudne, ale to trzeba je rozumieć. Proszę bardzo. W pamięci Lech Kaczyński dla Warszawy opracował taki raport. Opracował dla Warszawy taki raport. Nawiasem mówiąc, kierownikiem tego zespołu, który to przygotował, ten raport, to jest profesor Fałkowski, mój przyjaciel, historyk taki. No i raport był oparty nie na zniszczeniach dokonanych w czasie wojny, tylko na zniszczeniach, jakich Niemcy dokonali ponad potrzebę wojskową. Taka była zasada, ponad potrzebę wojskową. Bo po Powstaniu Warszawskim, kiedy walki ustały, wysadzali całe kwartały, prawda, i tego. Także Warszawa nie musiała być tak zniszczona, ale to ponad potrzebę wojskową. Rzeczywiście taki raport został sporządzony. Niemcy trochę, na nich to zrobiło wrażenie. No, ale to tylko tyle, bo więcej to nic takiego. Dla potrzeby córnika? No, dla potrzeby tak, bo proszę Państwa, paliwo smoleńskie się wypaliło. Już nawet nie kopci teraz. Już się wypaliło, nawet nie kopci. A tu trzeba rozkuśtywać emocjonalnie opinię publiczną. No to reparacje. Świetny ten. Będziemy dążyli, tak jak dążyliśmy do prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej, teraz będziemy dążyli, aż nam Niemcy tam zapłacą. No to dążyć możemy do końca świata nawet. No proszę zwrócić uwagę, że o ile za rządów tam Platformy Obywatelskiej, no to dobra, oni nie chcieli ujawnić i tak dalej, ale od 4 lat przecież Prawo i Sprawiedliwość ma do dyspozycji możliwości całego państwa. I co? No i nic. To znaczy, że nic nie było. No i tyle. Bo gdyby coś było, to już by było. A tu pan prezes Kaczyński ogłosił zwycięstwo, bo postawił na placu Piłsudskiego pomnik bratu. No i to musieliśmy się tym zadowolić. Także to jest taka socjotechnika. No, trzeba, i bardzo wielu ludzi się poddaje takiemu emocjonalnemu rozhuśtywaniu, bo mają poczucie, że uczestniczą w czymś bardzo ważnym, bez żadnego ryzyka ze swojej strony.
mają poczucie, że uczestniczą w czymś bardzo ważnym, bez żadnego ryzyka ze swojej strony. Jest to bardzo skuteczna metoda socjotechniki. Także to tak.